Hej, cześć, siemanko, witam was tym razem z pociągu. Jestem w drodze z Gdynia Główna do Warszawa Główna. Jadę odwiedzić jedno z niesamowitych miejsc, znaczących miejsc na mapie bokserskiej Polski, mianowicie Landowski Boxing Gym. Tak, spełniam sobie przy tym jedno ze swoich marzeń, które sobie gdzieś tam kiedyś wymyśliłem, ponieważ chcę poznać osobiście i zobaczyć, jak tam pracują, bo słyszałem od ludzi bardzo wiarygodnych dużo dobrego, więc jestem podekscytowany, na pewno będzie fajnie. Postaram się sporządzić bardzo fajny materiał z tego wypadu i co jeszcze? Mogę powiedzieć, że wiem, że mają bardzo dobry program nauczania i super trafiają do młodych ludzi, do młodzieży, szkolą ich, kształcą w takim duchu bokserskiej zajawki, tak można to powiedzieć, i bardzo, bardzo przykładają się do tego, co robią, nie? No i tyle, nie? Oglądajcie odcinek. Zapraszam serdecznie. Co mogę dodać jeszcze? Polecam, wiesz, czytanie książek w wolnych chwilach. Ja osobiście czytam Porywaj tłumy, jak Napoleon Hill. Napoleon Hill jest to amerykański autor, twórca książek motywacyjnych i różnego rodzaju przewodników, jak osiągnąć sukces osobisty, ponieważ gość się wywodził z bardzo biednej rodziny, a mimo to osiągnął ogromny sukces, czy to materialny, czy to duchowy, czy to intelektualny. Dlatego bardzo polecam czytać książki. Oglądajcie odcinek. Bum. Tak, kilka ujęć właśnie z Warszawy, z centrum. O, z nauki. Jak w każdym z dużych miast Europy coś się dzieje. Jak do kafe. Centrum. Jesteśmy Warszawa, Słodowiec i Landowski Boxing Gym. No hej, cześć, jesteśmy tutaj właśnie w Landowski Boxing Gym. Będą założyciel i główny trener. No, można powiedzieć główny trener. U nas nie ma głównych trenerów, wiadomo. Wszyscy są ważni, o tak, nie? Także tak, my nie robimy tutaj u nas podziałów. Jest teraz Albert Dragon Sostowski, który prowadzi, jest Filip, który też z młodzieżą. Każdy teren jest ważny, każdy ma swoje zadanie i o to chodzi, żeby po prostu nie robić tutaj żadnych podziałów, tylko razem wspólnie budować i żeby dojść na szczyt. Tak, super. Musi być współpraca. No, musi być współpraca. Wiesz co, chciałem zapytać, bo dużo słyszałem o tym, jakie podejście dobre macie do szkolenia młodzieży tutaj u was. Co jest takim kluczem do sukcesu? Bo wiem od trenera Krzysztofa Wrazowskiego, że naprawdę dobrze szkolicie młodzież. Było to miło to słyszeć. Dobrze szkolimy. No staramy się, wiadomo, teraz ciężko przede wszystkim jest o narybę, bo tak, prawda? Ciężko jest o młodzież w ogóle o chętny do tego, żeby przychodzić i regularnie trenować, prawda? Teraz tak, to trenerzy, to ludzie, którzy prowadzą takie miejsca jak te nasze, prawda, jak te klubiki, starają się o to, żeby jakiś ten nabór jakiś zrobić i żeby tam młodzież, mówię, w ogóle ściągnąć nas do tego klubu, do tej sali, w której ta młodzież ma się szkolić, trenować i zdobywać szczyty. Jak to jest tu w Warszawie, bo jest sporo chyba klubów bokserskich, ale czy ten boks nie traci trochę popularności na tle jakiegoś MMA, tego wszystkiego? Chyba niekoniecznie, bo tak naprawdę to miejsce jest dla wszystkich. Czy to Warszawa? Warszawa jest ogromnym miastem, wiadomo. Są też i inne miasta, są i mniejsze miasta dalej. Moim zdaniem to każdy dla siebie znajdzie miejsce. Jak ktoś coś dobrze robi, to zawsze moim zdaniem trafią tutaj do tej danej osoby, do tego danego miejsca, do tego danego klubu. Trafią ludzie chętni do tego, żeby trenować i żeby bawić się w sport. I
jak się mówi, jak się coś mówię, dobrze z pasem robi i się wkłada w to serce, to jednak zawsze ludzie zauważają to i później... Tak, doceniam, no tak się buduje naprawdę tak zwaną tą pozycję, nie? Że trzeba dużo poświęceń i pasji zaangażowania w to, żeby przyciągnąć tutaj młodzież, nie? Jak jest... Dawid Amerykanie pozdrawia, przekroczył się wpisał do nadal, jak tam mi już jest? Jak się lep zadaje? No? Jak łokieć? Wąsko? Czy szczerze? Ręce jak zamknięte? No? Drogo stawa do stawy, tu siódeczka ręce w skłosie wojskowych, nie łączymy dół. Brodalisko, to w kołokie. I to jest trening boksu. Energia w boksie też jest potrzebna. Super, że jesteś, działaj i zapraszaj. Zapraszam wszystkie dziewczyny. No. Mamy grupę żeńską i dziewczyny też przychodzą takie nieśmiałe, takie nie wiedzą, czy to dla nich. Bo tak no, boks powiedzmy, no nie kojarzy się tak z kobietami i to na pewno. Tak, no, no ale... takim towarzyskim. Tak, tak, tak. Raczej no taki agresywny sport. A no nawet ja tak myślałam, a tutaj patrzę na te treningi, tak wszystko fajnie, wesoło i...
No i tak naprawdę nie chodzi o to bicie samo w sobie, tylko właśnie cała ta otoczka. No, wysiłek, te emocje, które ty wkładasz, twój wysiłek właśnie, bo ja mówię, że boks możesz trenować 2 lata i wcale nie musisz się bić, nie? Walczyć. Tak. Możesz trenować, uprawiać go i to jest fajne. I dziewczyny też widzę, jak takie zmęczone, spocone, ale one wtedy się najlepiej czują i jakby... No, nie kojarzy się to z wizerunkiem jakiejś typowej kobiety, ale one wtedy tak emanują od nich taka po prostu siła. Tak, dolfiny są, nie? Tak. Boks angażuje całe ciało, do tego umysł, więc tu można naprawdę się wyżyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam. Z miejsca bijecie. I nawet celowo bijecie sobie z miejsca, jak Gabon, który z wami ćwiczy, będzie, wiecie, Hector Rokos, to będzie jego problem. To będzie on... Nie nauczysz odpowiedzieć na nastrój, a my sobie myślimy o sobie, wypowiadać się z miejsca, długi ciąg, na dół, na górę, wychę, ze skrętem, z miejsca, żadnych wychyleń, żadnego sięgania i tak dalej, jedziemy, tak. Tylko w ramach interakcji będziemy się teraz łapali, to już są moje bardzo ludzie. Jedziemy, wraca po tej samej linii, że... Normalnie, bij. Tak, zadaj się. Nie zbijam, on ty mnie
ja nie otrzymuję przyznać, tak? Nie, nie, otwieram się, tak? Uniczaj na mnie, ty, on mi się trafi, się na mojej broni, ty, na tą tarczę. Ja teraz go atakuję, on jest skoncentrowany, on nie jest tak, że on jest jakiś pierdolony. Stoi za onim, który potrafi się obronić tą drogą. Damian teraz się oczy bez, wiesz, w ogóle bez problemu, żeby się obronić, to okej, okay, to nie chodzi o atak, żeby się go trafi, nie. Ale on tak, on tak zrobił, co jest, to jest spokojnie, tak, nie wiem, czy trafi, nie wiem. A teraz ten mój żyną, wiesz, startowy rękawica, taki, wiesz, kurczę, taki, powiedzmy, zakładamy, że to jest średnia waga, takich malutkich dziesiąteczkach sobie ładnie, tego, sobie kurna, twardych grantach, albo Everlastach, taki do nakałów stworzonych, rząd akceptuje. Uwierz mi, że coś tam by tam, wiesz, że dzwoniło mi się kurczę. No, i ja właśnie, i on mi sobie przeszkadza mi tą ręką, cały mi przeszkadza. Ja sobie tylko czekam, jak taki moment, kiedy on wsiadł, nie wiem, co sobie zrobić. Ja atakuję, dawaj. Wybardzo pomijający przeszedł na głowę. Odejdź, odkryj się, uniknij, też mi prawego. Cy, tu, tu. Ja, nie, nie, no. Ja sobie tutaj chodzę, podaję sobie, zadaję cios i nie bierze. Ty, wbija, tak? No, ty, bloczę sobie, tak? Odchylam się, ty. No, ja go teraz atakuję od dołu, zawsze tak samo. Odejdź sobie dwa uniki, a potem się uniknę. Cy, cy. Nie, nie ma, już mnie nie ma. Już mnie na to nie ma. Ale dalej jestem taki, wiecie, dystansie, że szybko mogę, ja z tego zobaczę. Nic nie rób, znaczy, zrobię lewy, prawy, lewy, odszedł. No teraz sobie mówię, tu, bum, bum. Tylko odejdzie na tyle, żeby móc ponowić bez problemu. Okej? Okay? Bo tak, to bym się rozumieć, co wy robicie, bo tak, nie tak, tak, prawie tak. A ten wchodzi, dostaje tam odszedł. Nic się nie stało, okej. Okay. No nic się nie stało, powiem, że nic się nie stało. Jak ktoś tam cię pogłaska, to się nie stało. A jak będzie prowadzić cios, to ten będzie, o! Trenerze, o kurwa, to boli, o, to ten trenerze, Bóg mi pej, bo trenerze ma mopa, po prostu piękne. Zobaczcie, dziewczyny, nie, nie, są, zobaczcie, jak ustawić. Cześć, witam ze mną jeden z legend polskiego boksu, żywa legenda, Alberta Gąsostowski, witaj. Cześć, witam serdecznie. Dzień dobry, dzięki, że mogę zadać kilka pytań. Z racji tego, że tu jestem, jak to jest trenować ludzi po jakby na sportowej emeryturze? Tak jak mówisz, faktycznie no, nowy etap mojej kariery, mojej pasji. Po skończonej karierze zawodowej, bardzo bogatej, wpisałem się wiadomo w historię polskiego boksu jako mistrza Europy, jako walką z Witalijem Kliczką o pas BC kategorii ciężkiej, więc byłem mistrzem świata federacji WBF. I teraz otrzymałem nowy etap, bardzo się cieszę, że mam okazję trenować i z ludźmi, tak w Warszawie jest bardzo duży rynek, jeśli chodzi o sesję zamocową. Miejmy nadzieję, że MMA nie wyprze boksu, że jednak ta stara tradycja szermierki na pięści zostanie i ludzie chcą trenować głównie dla siebie, bardziej w formach aktywności fizycznej, ale też dużo młodzieży, chociażby tak jak tutaj widzę, Lądowski Boxing Gym, przychodzi na treningi z Łukaszem i taka jest
się grupa zawodnicza tych młodych chłopaków, którzy mają ochotę startować w boksie olimpijskim, a naprawdę bardzo dużo na korzyść się zaczyna zmieniać w boksie olimpijskim. Bardzo temu kibicuję, żeby tak pozostało i żeby jednak ci młodzi chłopcy garali się tego boksu i jakby wróciły te najlepsze czasy medalów olimpijskich, chociażby Wojtka Bartnika, ostatniego naszego mistrza olimpijskiego, który notabene teraz został trenerem kadry seniorów, więc wszyscy liczą po cichu, że bo odbuduje ten polski boks olimpijski. Ja z nadzieją mam. Ten pan, który tu właśnie pokazuje technikę. Na blok to jest miejsce na lewy sierpowy, prawy podróż, prawy sierpu, haki, lewy prawy. Ja biję prawy. Lewy sierp, lewy sierp, lewo, lewy. Lecimy teraz odwrotnie, tak? Czyli zobaczcie, lew prosty, podbródek, 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 sierp. Haki w sierpko, raz, dwa, trzy, cztery. Będzie bliżej już. Raz, dwa, trzy, cztery. I rotacja kończy. I teraz. Super. Raz, dwa, trzy, cztery. Zobacz, dokładnie podbródek, puść rękę, puść dziurę w spicie do ludzi. Raz, dwa, trzy, cztery, wchodzimy rotację. Dokładnie lewy sierpowy. Tak jeszcze religii. Nie trzeba przestawiać za ludziczki. Młody, to was damy. Mam nadzieję, że materiał się podobał, odcinek spoko, jest bardzo zadowolony, ekstra atmosfera, super, super ludzie, super klimat tutaj, prawdziwa szkoda boksu. Bardzo pozdrawiam i dziękuję.